razem z posłem Pawłem Poncyliuszem złożyliśmy interpelację do pana ministra Czumy, w której zadajemy szereg pytań na temat tych wydarzeń i na temat działań, które miały być podjęte przez wymiar sprawiedliwości i nie zostały podjęte. To, że nie zostały podjęte, naszym zdaniem jest dowodem na to, że cała ta akcja sprzed roku była akcją wyłącznie propagandową, że chodziło tylko i wyłącznie o wizerunek pana wicepremiera Schety. Ale widać, że trwa cisza w tej sprawie. Osoby, które zostały zatrzymane, nie mają satysfakcji, nie mają wyjaśnienia z tego, jakie były przyczyny tych zatrzymań. To są pytania, które wspólnie z panem posłem zadaję. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko przypomnieć, że rok temu po tej całej akcji wzorowej, jak wtedy potwierdzono od policji, informowano opinię publiczną, że faktycznie są wszystkie dowody zgromadzone w ciągu kilku dni, wszystko będzie gotowe, aby stawiać zarzuty. Dlatego dzisiaj z panem posłem Błaszczakiem upominamy się o tę sprawę, ponieważ dalej te 750 osób nie zostało ani oczyszczonych, ani nie postawiono im nawet zarzutów w sądzie. I to budzi nasze zdziwienie i nasz niepokój, bo jeśli te dowody były tak jasne, i o tym mówił i pan komendant Mularz, i mówili inni przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to pytanie, gdzie to jest, bo z naszych informacji wynika, że w prokuraturze dalej toczą się postępowania. Tak naprawdę mówimy o dwóch różnych postępowaniach, ale to, które jest ważne dla wydarzeń 2 września, a więc zarzutów, jakie stawiano kibicom, że rzekomo brali udział w burdzie przed stadionowej, do dzisiaj nie ma żadnych efektów tych prac. To znaczy prokuratura dalej prowadzi postępowanie. Już nawet sąd zaczął upominać się o przesłanie dokumentów, postawienie jakichś aktów oskarżenia, żeby sąd mógł to rozstrzygać. Do dzisiaj takich dokumentów w sądzie nie ma. Ci ludzie, te ponad 750 osób, nadal jest traktowanych jako przestępcy stadionowi, a więc mają zakaz stadionowy, nie mogą uczestniczyć w imprezach sportowych. I z drugiej strony część z nich nadal ma dozory, a więc to oznacza meldowanie się co jakiś czas na posterunku policji, informowanie, że się jest i że jest się grzeczny. My zadajemy dzisiaj pytanie, ile czasu jeszcze potrzeba prokuraturze. Zadajemy to pytanie panu ministrowi Czumie. Prosimy też o to, że może to jest dobry powód, aby sam przejął nadzór nad tymi sprawami, po to, żeby sprawę rozstrzygnąć raz, a dobrze. Tych ponad 750 kibiców rok temu publicznie zostało natychmiast skazanych przez policję i przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, również przez pana premiera Schetynę. Do dnia dzisiejszego nie ma potwierdzenia wyroków sądowych, tych wyroków, które wtedy wydano. Więc dopominamy się, aby sprawa została rozstrzygnięta, żeby było wiadomo, kto jest winny, a kto nie, bo nie mamy wątpliwości, że jeżeli było tam kilka osób, które zachowywały się, łamały prawo, to na pewno nie było ich 750, a ten koronny dowód w postaci znalezionego widelca na Podzamczu po skoncentrowaniu tych kibiców wydaje się jeszcze tym bardziej śmieszny, że po roku nawet i ten widelec nie służy jako dowód w sprawie i na podstawie tego widelca, jak dotychczas, nikogo nie skazano. Ja może odniosę się do swojego przypadku, że na szczęście po 10 miesiącach został mi zniesiony dozór policji i zakaz stadionowy. I pan sąd rejonowy na Warszawie, w mieście, uzasadnił to tym, iż pan prokuratura nie przedstawiła ani dowodów, ani okoliczności uzasadniających podniesioną przez prokuratora obawę utrudniania postępowania karnego. Nie wskazali nawet kar w aktach postępowania czy protokołu przesłuchania świadków funkcjonariuszy policji, których treść zeznań właśnie stanowiła argumentację dla prokuratury, żeby zastosować wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu stadionowego. No nic, to jest, nie zostało mi przedstawione. Więc to jest bardzo niepokojące właśnie, że w warszawskiej prokuraturze
w ramach, które są prowadzone przeciwko nam, nic nie posuwa się do przodu, nie uzyskujemy żadnych informacji nowych. Postępowanie jest toczone bardzo powoli. To, co pocieszające, że nasza sprawa wygląda w Płocku, w prokuraturze okręgowej, gdzie jest sprawa przeciwko funkcjonariuszom policji i nadużyciom z ich strony. I tam też miałyśmy możliwość wglądu do akt i to może Agnieszka powinna się prowadzić. Widziałyśmy się tam w tej sprawie. Tak, w przeciwieństwie do sprawy toczącej się, czy nie toczącej się w Warszawie, sprawa w Płocku wydaje się, że to się dosyć szybko. Zostało do tej pory przesłuchane 75 osób, które miały uwagę powiedzieć, że są pokrzywdzone. W obecnym momencie przesłuchiwani są policjanci. Zostało jeszcze sporo funkcjonariuszy do przesłuchania, ponieważ jak wiadomo było ich tam kilkuset przynajmniej. Niestety nie możemy ujawniać informacji, które uzyskałyśmy po wglądzie do akt, nie za podpolisty paragraf, ale ogólnie mamy bardzo pozytywne wnioski. Wszystkie zeznania są na naszą korzyść. Zostały też zabezpieczone dowody w postaci obdukcji lekarskich świadczących o tym, że ludzie faktycznie byli tam gazowani czy bici. Zostały zabezpieczone także dowody w postaci nagrań, wideo i zdjęć wykonanych przez kibiców. Niestety część tych dowodów została zniszczona przez funkcjonariuszy policji, którzy kasowali nam zdjęcia na komisariatach. No i w tym momencie jakby też pani prokurator powołuje specjalnie biegłych, którzy mają ocenić, kiedy te zdjęcia zostały skasowane. No, ponieważ logiczne jest, że jeżeli ktoś zrobił zdjęcia, to nie skasował ich w nocy, w momencie, kiedy siedział na komisariacie. Więc jakby to też nam może pomóc. No i przewidywane jest jeszcze, że około roku ta sprawa może potrwać, zanim skończą się wszystkie przesłuchania. Więc jak czekam z niecierpliwością i tutaj na dowód, że faktycznie coś tam się dzieje, mam, proszę uprzejmie, to są dokumenty, które przychodzą do nas z Płocka. Dostajemy informacje o każdej działalności prokuratury, o powoływaniu kolejnych świadków biegłych. Takich rzeczy z Warszawy absolutnie nie dostajemy, nie wiemy, co się dzieje. Do Płocka możemy w każdym momencie zadzwonić, dostaniemy informacje, jak sprawa wygląda, co w tym momencie się dzieje. Niestety w Warszawie takiej możliwości nie ma, tak samo jak nie ma możliwości wglądu do akt. No i skąd ta różnica się wzięła, zastanawiamy się. Pan Sebastian Zosowski. Ja ze swojej strony mogę jeszcze dodać tylko to, w sumie, że oprócz zwykłych kibiców, wśród których byli studenci i często też nauczyciele, również tak jak ja zostali zatrzymani dziennikarze. I mimo wielu prób skontaktowania się z członkami osób, które dowodziły akcją, okazywania im legitymacji prasowej, nie udało mi się opuścić kordonu i tak jak pozostali kibice, spędziłem 48 godzin w areszcie. Dziękuję bardzo, że Państwo mają.